że to najbardziej pojebana akcja, jaką dotychczas widziałem w Meksyku. To jest ekipa, która zaprosiła mnie na wódkę w kościele. A tytuł powinienem zrobić taki: w tym kościele piliśmy wódkę. No witam serdecznie, nic po niej, Piotr Polo Przywarski, miejscowość San Cristobal de las Casas. Ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj pokażę wam nieco więcej. Pojedziemy trochę poza miasto do dość specyficznej wioski. W sumie do miasta, miasteczka. Ale najpierw obiad. Przystawka. To jest zupa Azteka i w środku są tacosy. Nie widziałem takiego czegoś jeszcze. Smakuje, kurczę, niekoniecznie jak pomidorówka, ale jakoś tak podobnie się zaciąga smakiem. Miejscowość, do której będziemy przejechać, nazywa się Chamula, a pełna nazwa to San Juan de Chamula. I zaraz postaram się wam powiedzieć, dlaczego ta miejscowość jest tak interesująca. Przystanek autobusowy jest jakieś, nie wiem, 15 minut chyba od mojego hostelu. Nie byłem jeszcze w tych rejonach. Zobaczę, tutaj nawet Mikołaja przystroili, bo idą święta, wiadomo. Tutaj zbiera się chyba trochę na deszcz. Miejmy nadzieję, że nie będzie padało, bo chciałbym pokazać jak najwięcej z tej miejscowości. W ogóle ten obiad zjadłem, nie nagrywałem więcej, bo grała muzyka w tle i nie chciałem nagrywać. Kurczę, był bardzo kiepski. Dlatego nie podaję nawet nazwy tego restauracji, bo... No, nie podaję tej nazwy, bo było kiepskie. A co chwilę tak muszę wyłączać nagrywanie, przerywać, bo leci muzyka i prawa autorskie. Dostałem taką bardzo, bardzo małą porcję ryżyku, fasolki to w ogóle jak kot napłakał i tam jedno takie szmarne udko z kurczaka. Nie wiem, jakiś taki wychodzony był ten kurczak chyba. Zawsze czytajcie, co jest napisane na autobusie, bo to jest wasza przepustka do tego, gdzie pojedziecie. O, ja mu gas, a on zgas. Kurczę, wszystko remontują. Miejmy nadzieję, że tutaj znajduje się przystanek autobusowy, bo nie pytałem nikogo, tylko znalazłem na Maps mi zaznaczone, że stąd powinien odjechać bus kolektivo. No i tutaj powinien być bus, a go nie ma. Z reguły stoi ich kilka. Okazało się, że jest tutaj przystanek, tylko trzeba skręcić w bramę. Zobaczcie, transport to San Juan Chamula. Znalazłem, jestem w kolektivo. Buenas. 18 peso kosztuje, czyli to jest niecały dolar. Jakieś 3,40, może 3,30 na polskie złotówki. Dystans to mniej więcej, nie wiem, kilkanaście kilometrów. Zobaczcie, tutaj jest zdjęcie z tej miejscowości. Nie wiem, ile czasu jedzie autobus. Zobaczcie, jest napisane, że jest zabronione robić zdjęcia wewnątrz kościoła. I zabronione jest również robienie zdjęć podczas jakichkolwiek rytuałów. Dokładnie. Jeśli, zobaczcie, jeśli nie będziecie szanować zasad, poniesiecie karę. A więc trzeba to uszanować i jedziemy. Sama miejscowość oddalona, jak mówiłem, jest o kilkanaście kilometrów. Myślałem, że to jest taka wioska, ale okazało się, że nie. Prawie 80 tysięcy mieszkańców i już nie wiem, czy teraz słyszycie. Postaram się nic nie mówić. W tle już panie rozmawiają w innym języku, to już nie jest hiszpański. I hitem tej wioski, że 99,5% mieszkańców powyżej trzeciego roku życia mówi w języku Tzotzil, czyli jest to język, jeden z języków używany w stanie Chiapas, jest to język Majów. Oczywiście jestem jedynym turystą jadącym w tamte rejony. Są pewnie turyści, którzy biorą albo taksówki, albo biorą kolektivo pewnie o innych godzinach. Ale tutaj nie jest jakoś bycie mega turystycznie, więc fajnie, cieszę się. Rytuału raczej dzisiaj żadnego nie ma, nikt mnie o tym nie informował. Ale zobaczę, tu panie noszą już swoje takie tradycyjne stroje. I cała wioska na tym polega. No i oczywiście teraz będzie parę przebitek z drogi.
się rusza. O, jest płaczej, nie? Tutaj również gościu, który siedzi po mnie, mówi w innym języku. Ale to nawet chyba nie jest co cel. Chodzą chłopaczki z krótkofalówkami i nie wiem, co oni tam gadają, ale wydaje mi się, że jest to sterowanie trochę ruchem. Bo tutaj też jest jakieś radio i też chyba mówią, gdzie są korki. Stoimy w jednym miejscu, w jakieś chyba 15 minut, dlatego ta droga bez kitu 10 km robi się minimum pół godziny, w zależności jakie będą korki. Co wam powiem po tym obiedzie, jestem jeszcze bardziej głodny jak byłem w sumie, bo nie wiem, takie wiecie, jak jest za mała porcja, człowiek głodny, to tylko sobie narobi apetytu na więcej. Trudno. Znaczy to jeszcze można kupować płyty CD. To wiadomo, wszystkie są po prostu drukowane. Nie mogę skupić, jak ta pani mówi. Tutaj już obrzeża miasta. Wyjeżdżamy pomału, ale jeszcze trochę korkujemy. Jakie habiry wielkie. Ale oczywiście tylko tu na obrzeżach. Ale patrzcie, to są normalnie pałace. Jak się tu wjeżdża, to już któryś z rzędu taki dom. Ogromny, naprawdę winny. Siemano, no i dojeżdżamy do miejscowości San Juan de Chamula. Prawdziwa, najprawdziwsza wioska indiańska. Mam tu na myśli, wiecie, Indian Majów. Coś niesamowitego, jestem właśnie na głównym placu, na rynku. Postaram się przejść i nagrać jak najwięcej się da, ale powiem wam, że jestem mega podekscytowany. Jest trochę zimno, 2200 metrów nad poziomem morza. Tutaj wszyscy specyficznie spoglądają na mnie. No i sprzedam wam dzisiaj trochę ciekawych informacji. Pójdę do kościoła, który jest tutaj najważniejszą atrakcją, ale nie wolno pod żadnym pozorem nagrywać, bo będziemy srogo ukarani. Tak jak wspominałem na samiutkim początku, 99,5% ludzi powyżej 3 roku mówi to w języku lokalnym, co cil, więc tutaj raczej między sobą nie rozmawiałem po hiszpańsku, ale pewnie większość ludzi zna język hiszpański po to, żeby jeździć do miejscowości San Cristobal, no i się dogadywać. Spójrzcie, wszyscy są poubierani w tradycyjne stroje, wszystkie kobiety. Widzę, że mężczyźni niekoniecznie do tego przywiązują wagę, ale kobiety jak najbardziej. Gracias. Gracias. No i klasycznie, sprzedawanie słodyczy, owoców, wszystkiego na dobrą sprawę. Wyciągam kamerę drugą, żeby porobić zdjęcia, bo to miejsce warto jest uwiecznić na drugim aparacie również. To jest w kościół, w którym zabronione jest nagrywanie i wszystkie obrzędy są wykonywane tutaj na tym placu. Ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy nie ma, zobaczyć, jest pan w takim lokalnym stroju, w takim kożuchu, bym powiedział, w takich sandałach skórzanych i taką chustą białą na głowie. Wchodzę do kościoła i wyłączam kamerę. Wejściówka turystyczna Gracias kosztuje 25 peso. I oczywiście trzeba zapłacić. Zobaczcie to, co było napisane. Jeśli nie szanujemy zasad, będziemy srogo ukarani. Dobra, sam powiedziałem srogo, ale tu są też zdjęcia z obrzędów.
Coś niesamowitego. Ciekawostką jest to, że tutaj żadne rządowe instytucje nie mają prawa bytu. Nie ma tutaj żadnej armii meksykańskiej, nie ma tutaj żadnej policji meksykańskiej. Oni tutaj mają swoje prawo i mają tutaj swoją armię lokalną, więc jeżeli coś byście sobie przeskrobali, no to myślę, że byłoby niefajnie, bo pewnie w Meksyku wiecie, idzie to zapłacić jakimś tam łapóweczką. Tutaj, z racji, że to jest takie mocno kulturowe miejsce, dostalibyście pewnie jakieś pancze na ryj. Zobaczcie, dzieciaki. I teraz uwaga, będę próbował opisać to, co widziałem, ale wam muszę powiedzieć, że to najbardziej pojebana akcja, jaką dotychczas widziałem w Meksyku. I skupcie się, postaram się wam wytłumaczyć jak najlepiej. Zamknijcie sobie oczy i wsłuchajcie się w to, co ja mówię. Wyobraźcie sobie kościół. Wchodzicie do kościoła, budynek jak budynek. I jedyną wspólną rzeczą z naszym kościołem normalnym jest to, że podłoga jest kafelkowana. Wyobraźcie sobie kafelki na podłodze i to tyle. Chyba było wspólnego z tym, co możecie zobaczyć w kościele katolickim. Cała podłoga była obsypana trawą. Taką na wpół suchą. Taką nie do końca świeżą, ale też nie do końca wyschniętą. Nadal zielona, ale nie tak mocno zielona jak świeża trawa. Po lewej stronie na wejściu stały duże dzwony. Ale stały. Nie można było, wiecie, nie były w powietrzu, więc nie można było nimi dzwonić. Po prostu leżały, tak, stały na podłodze czy na jakiejś ławce. Cały kościół po bokach, po lewej oraz prawej stronie były stoły. I po bokach, po prawej, w sumie cała ściana lewa i cała ściana prawa, to były takie mega specyficzne, creepy figurki świętych. Ale wyglądały strasznie, nie wyglądały na takie ładne, miłe figurki, jak przedstawia się u nas. Takie, nie wiem, ta kolorystyka twarzy, kolorystyka tego, jak, nie wiem, zarost był dobrany na przykład u, nie wiem, Jezusa, czy u innych postaci, to było dziwne, było straszne, były takie specyficzne kolory, podkrążone oczy, no wyglądało to dziwnie. I przed tymi figurkami właśnie stały stoły. Tych stołów było, nie wiem, 15, 20, 30, nie policzyłem tego. I na tych wszystkich stołach, wzdłuż całego kościoła, wyobraźcie sobie, kościół, cała ściana prawa, lewa i cały tył jest w figurkach za szybą. I przed tymi figurkami są stoły. Kurczę, ciężko jest mi to wytłumaczyć naprawdę. I na tych stołach stały świeczki. Było ich, myślę, koło 1000, jak nie więcej. Wszystkie świeczki były zapalone. Były zapalone i na świeczkach była podobizna świętej matki z Gwadelupy. Wszystkie świeczki się paliły i na dole, siedziały na ziemi, siedziały rodziny. I jak ktoś siedział, odgarniał trawę i w miejscu, gdzie już były kafelki, trawa była odgarnięta, stawiane były również świeczki. Świeczki były palone i cały wosk spływał na kafelki. Co chwilę przychodził taki woźny i ten wosk zdrapywał. Co jeszcze było specyficznego? Słuchajcie, każdy, kto przychodził, miał ze sobą żywego kurczaka. Dodatkowo wszyscy tam byli najebani. Wszyscy pili wódkę, wszyscy pili alkohol i to było dziwne. Mnie też poczęstowali alkoholem, odmówiłem. Maulaci wszyscy pili kole, fante, Pepsi, a ci to trochę starsi, gdzie tam już 14-15 lat, łuili z tymi ludźmi wódę w kościele. I mężczyźni byli ubrani w te swoje szaty, takie futra, kobiety w lokalne stroje. Wszyscy na mnie patrzyli dziwnie, bo wiadomo, przed turysta i dzieciaki były w szoku. Co jeszcze? A, widziałem, jak był robiony rytuał. Pani gdzieś tam wzięła, najpierw polała świeczki alkoholem, następnie wzięła jakieś zielsko,
naokoło świeczek i dziewczynie, pach, po głowie, za głową, na twarz, później po plecach, po brzuchu, po dłoniach. Trwało to jakieś, myślę, kilka dobrych minut i później jakimś jedzeniem również robiła ten rytuał i co chwilę polewali świeczki alkoholem i po chwili znowu było, wiecie, cych i wlewane do gardełka, więc najbardziej, mówię, chora akcja, jaką chyba widziałem, jeżeli można to, nie wiem, podciągnąć pod religijne aspekty. Mocno było, naprawdę mocno. Jeżeli byjecie kiedykolwiek tutaj, jedźcie prosto do tej wioski, bo to, co tu się dzieje, to jest w ogóle niewyobrażalne. Dobra, idziemy dalej zwiedzać, bo się rozgadałem 5 minut na temat obrzędu, ale musiałem to powiedzieć. A jak ktoś się za bardzo porobi na mszy, no to wstaje, kładzie się, no i drzemka tu pod kościołem. Tutaj jest na górze data 1522-1524. Patrzcie, jakie czorty. Komo? No tengo dinero. Dzieciaki biegają. No tengo. Dzieciaki biegają i pytają o pieniądze. Zobaczcie, to jest to zielsko, które było porozrzucane po... To jest jakieś coś jak sosna. Więc tak jak mówię, to było takie... Ciężko było wyczuć, jak się po tym chodziło. Takie nie do końca świeże i nie do końca suche. Oczywiście kościół to nie wszystko, bo ja jeszcze mam ochotę przejść się po jakichś, wiecie, zadupiach, uliczkach, żeby zobaczyć takie najprawdziwsze życie. Jeszcze jedna rzecz, o co mnie często pytają. Jak lecę skądś, to pytają mnie na przykład pierwsze pytanie, jak mówię, że jestem z Polski. Niekoniecznie wiedzą, gdzie jest. Staram się powiedzieć, że nie wiem, obok Niemiec, albo że po prostu Europa. I pierwszym zawsze pytaniem jest to, ile czasu i czy leciałem samolotem. To jest takie dla nich, wiecie, wow, samolotem i ile czasu. To jest ten strój, w którym ludzie byli w kościele. To jest taki futerko dla mężczyzn i to samo dla kobiet w formie spódnicy. Te budynki przypominają mi trochę boliwijskie przedmieścia niektórych miast. To jest ekipa, która zaprosiła mnie na wódkę w kościele. Stoję tu sobie z tymi ludźmi, przeżywam tu chwilę z nimi, tutaj wiecie, oni zakręceni, ten to już jest porobiony jak dętka. Tak więc muszę wam powiedzieć, że to był jeden z najdziwniejszych obrzędów, jakie widziałem. Ale fajnie, cieszy mnie to, że udało mi się tutaj przyjechać i zrealizować materiał. Ale oczywiście to nie koniec, jeszcze postaram się pochodzić i pokazać jak najwięcej tego miasteczka, bo jest naprawdę niesamowite. Moi kumple. Ta wioska wygląda, jakby czas tu się zatrzymał, jakieś, nie wiem. Ulica pełna barberów, to jest jeden barber, ten biały. Tu jest kolejny czerwony. Tutaj kolejny niebieski, biały. Czyli na jednej ulicy jest po prostu... Są sami fryzjerzy, o, tak to ujmę. Muszę powiedzieć, że ludzie tutaj są mili, sympatyczni. Wiadomo, pewnie w okresie turystycznym widzą tutaj dużo... Gracias. Widzą dużo pewnie turystów w okresie poza tym, który teraz jest, ale mówię, teraz nie ma nikogo i wiecie, no są mili, fajnie, sympatyczni tacy. Zawsze podobały mi się miejsca, gdzie ludzie przywiązują dużą wagę do tradycji, do tego, co wiecie, jest zakorzenione. Tutaj są, wiecie, najprawdziwsi Majowie, więc taki, wiecie, prawdziwy Meksyk. Jeżeli chcecie kiedykolwiek odwiedzić, śmiało przyjeżdżajcie do tej miejscowości, bo to, co tu zobaczyłem, no mówię, przeniosłem się na chwilę
w czasie. Wiecie, pijaństwo w kościele, no to sok, normalnie sok. Życie, nawet w radio mówią w innym języku. A tytuł powinienem zrobić taki. W tym kościele piliśmy wódkę. Tutaj kolejny gościu z radiem, pewnie tu, tak jak mówiłem, kontrolujący te auta, przyjeżdżający. Tak mi się wydaje, jeżeli przyjeżdża tutaj jakieś kolektivo, to chyba musi potwierdzić swój przyjazd. Tak mi się wydaje. No i teraz co pozostało, to czekać na jakiś transport powrotny. Na razie nie widzę tutaj żadnego busa jadącego, póki co są same taksówki. No chyba, żebym tak na stopa pojechał. Też byłoby dobrze. No zobaczcie, tutaj pracuje każdy, niezależnie od wieku. Mówiłem to w poprzednim odcinku. Buenas. Już pomału wracamy do San Cristobo. Zobaczcie, jak pani dziecko transportuje. Puśćcie. Zobaczcie, kolejny pałac. Sporo takich było po drodze. Dojechałem na przystanek. W tą stronę było troszkę szybciej, nie było korków i klasyczna sprawa. Pokazywałem też wcześniej ołtarz nawet na przystanku autobusowym. No i muszę wam powiedzieć, że jestem nadal w ogromnym szoku tego, co widziałem. Ten cały rytuał kościelny był mocny, był za mocny, tak jak mówię, wiecie, dosłownie wszyscy tam pili wódę, wiecie, chłopaczki tam, nie wiem, 13 lat, już gęby czerwone i wszyscy pili wódę, a i w jednym momencie siadłem sobie koło nich i taki chłopaczek, nie wiem, z 7-8 lat nalewał wódę do kielicha i podawał tam tym starszym, więc mocno. A powiem wam jeszcze jedno, jeżeli traficie kiedykolwiek na jakiś taki rytuał, który jest na placu, jak oni są wszyscy poprzebierani, to dopiero musi być gruba impreza. Una de De pollo, sí. Y una de champiñones. De champiñones con queso. Patrzcie na to, jak to wygląda. Quesadilla. Moja jest z pieczarki i ser. Hot chocolate. Hot chocolate. They don't have it. What's in that pot then? I don't know. A tutaj kurczak. Can I have a sip of this? That's water. Can I have a sip of water? Yeah. Thank you. Tak, moi drodzy, po polsku się je. Cyk, cebulka i... Pokażę wam... Si, por favor, Doritos. Doritos? Pokażę wam cuda na kiju, to są... Si, eso. Si... Si... Zobaczcie, tutaj chłopaczek bierze Doritosy. Tego jeszcze nie było grane, zobaczcie. Rozcina je. Zobaczcie, ile ma lat. On tu pracuje. Zobaczcie, rozcina je. To są normalne chipsy Doritosy, najnormalniejsze na świecie. ¿Cuál es más rico? ¿Con qué es más rico? Todo. Zobaczcie. ¿Con todo? Sí. Zobaczcie tego chłopaczka, co tu się dzieje, niesamowite. Pero es muy picano. ¿Pero qué es el hecho? Tiene un polvo bastante. Está, pero no mucho pica, porfa. Pica tu cosa. No. ¿Cuántos años tienes? 8. 8. Zobaczcie, 8 lat. Zobaczcie, chipsy mi nalewa sosu wszystkich, ale wariatuncio. Co to jest? Es queso? Si. Well, you can have that as well. Yeah. Słuchajcie, jak narzekacie, że macie kiepską szkołę na przykład, albo nie wiem, internet wam nie działa, ten chłopczyk ma 8 lat i pracuje, więc sam stoi na stanowisku, bez rodziców, bez nikogo. Esquite. Como? Esquite. Narzekacie, że macie kiepską szkołę na przykład. Corn. A, un poco, si. Zobaczcie, wsadzili mi wszystko do Doritosów. Tu jest, są chipsy. Jest kukurydza, jest majonez, dwa różne sosy, przyprawy i ser. Zaraz będę próbował. Oh, you're doing it on selfie. Dobra, próbuję, słuchajcie.
Chyba wolałem same Doritosy zjeść. Tak, tak samo. You like it? It's too much. Yeah. Sorry. Okay. Doritosy. Doritosy, sosy, ser, kukurydza. Escata, maestro, naufragando, como el barco en la mar. Wróciłem, bardzo krótkie 30-sekundowe podsumowanie, aby nie przedłużać dzisiejszego odcinka. Dzisiaj chyba najlepszy dzień, jaki przeżyłem w Meksyku, najbardziej kulturowy, najbardziej zwariowany, taki mocno, mocno gruby. Jeżeli będziecie w Meksyku, ładujcie prosto Stan Chiapas, San Juan de Chamula. Naprawdę było warto. Jedzenie street foodowe tutaj w tym mieście i w ogóle w Meksyku jest też pokręcone, zobaczcie, Doritos z kukurydzą i majonezem. No naprawdę to są dziwne rzeczy, ale fajnie, warto. Meksyk najprawdziwszy, prawdziwszego Meksyku chyba nie zobaczycie. Tak mi się wydaje, w sensie to jest taki prawdziwy Meksyk Majów, tych Indian. Coś niesamowitego, nie przedłużam. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. What had happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening?